No, witam wszystkich widzów. W tym filmiku pokażemy montaż szafek z trzema półkami bocznymi. Dotyczy jak owalnych, tak i prostokątnych. Obejmuje wszystkie wymiary od 100x40x80 do 150x50x80. Tu chciałbym od razu zaznaczyć, że ścieżka głosowa nagrana później, ale postaram się trafić z komentarzem. Więc montaż zaczynamy od wkręcania mimośrodów do dolnego blatu. Tu mamy 5 pionowych elementów, 3 boczne, 2 boczne, przepraszam, i 3 środkowe. Boczne pionowe elementy od jednej strony, teraz kolega pokazuje właśnie, nie mają otworów. Natomiast z drugiej strony mamy 3 rzędy otworów, po 2. Raz, dwa, trzy. To są pod półki szklane. Drugi element, też z jednej strony mamy 3 otwory i tu mamy 2 otwory. Kolejny element mamy po 2 otwory, czyli to jest środkowy pion. Z jednej i z drugiej strony po 2 otwory. I teraz wkładamy kolki drewniane do pionowych elementów. Tu mamy 4 otwory, 3 pod kolki i 1 pod mimośród. I wkładamy drugą część mimośroda do otworu tak, żeby wskazówka była widoczna. I z drugiej strony tak samo. Raz, dwa, trzy. Te pionowe elementy z jednej strony jest oklejone obrzeże, a z drugiej nie ma. To widać, że z tej strony nie ma oklejonego. Więc ta nieoklejona część to jest tył szafki. Tylna część szafki. Czyli od strony mimośroda. I teraz włożył. Jeszcze pokrętem o 90 stopni przekręcił. Mamy już jeden pionowy element zamontowany i zafiksowany. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że przy montażu nie używamy ani młotka, ani kombinerek. Kołki spokojnie wchodzą w palcach i mimośrody też, także zbędne jest to używanie narzędzi typu nie wiem, lotek albo coś do bicia. Póki kolega montuje drugi, obsada kołki do otworu w drugim pionowym elemencie, ja bym chciał zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. No i teraz kolega założy drugi element pionowy. I teraz zamontuję trzeci i czwarty identycznie. I piąty oczywiście. Poczekajmy, jak to zrobi i będę komentował dalej. Przedostatni i teraz ostatni, piąty będzie gotowy. I teraz po zamontowaniu tych pionowych elementów przechodzimy do montażu tylnego elementu, czyli pleców. Plecy są obracalne, czyli otwór nawrócony w plecach do odprowadzenia wężyków z filtra kubelkowego może być jak po lewej, tak i po prawej stronie. Żeby to osiągnąć, obracamy plecy o 180 stopni. Otwór oczywiście powinien być od górnej części szafki. Na plecach, na tylnym elemencie, z każdej strony mamy 4 otwory pod kolki drewniane. I w tym elemencie nie ma mimośrodu, także tu trzeba uważać przy montażu, żeby się nie opierać. Bo opierając się możemy uszkodzić i dolny blat, i plecy.
czwarty kolek. Teraz obróci. To jeszcze chciałbym jedną, zapomniałem za pamięci, powiedzieć jeszcze jedną. Zaproponowałbym doglądać do końca filmik, ponieważ pokażemy, jakie błędy niestety ludzie popełniają przy montażu i jak można uszkodzić, żeby po prostu tego nie powtarzać, tych błędów. Więc zachęcam do oglądania do końca. No i teraz właśnie wsadza o tylny element, plecy. I zaczynamy górny blat. Tak samo wkręcamy mimo środy. 5 mimo środów. No i zakłada górny blat. Przyciskając z góry. W żadnym przypadku, żaden młotek, żadne uderzenie. Wszystko robimy bez niczego. W rękach normalnie to wchodzi. Albo ewentualnie gumowym młotkiem też można, żeby po prostu to normalnie siadło. I później przekręcamy mimo środy. I teraz wsadzamy bolce pod półki szklane. Te bolce idą z gumką. Więc dajemy do 6 półek z gumką i do 2 półek z płyty bez gumki. Tu też trzeba uważać, żeby nie pomieszać, bo to szkoda tych półek, żeby uszkodzić. Z jednej strony założył, teraz z drugiej strony zakłada te gumowe i później założy, się włoży te bolce pod półki drewniane. Teraz jak to skończy, zaczynamy montaż frontu, drzwiczek. Tak, te półki też gotowe, te bolce, podśrodkowe półki. No i teraz przykręcamy, mocujemy te zawiasy. Uchwyty w tych sztabkach idą relingowe. Teraz pokażemy też jak, bo tam są takie krótkie bolce. Jak to zamontuję. A póki on to robi za pamięci, chciałbym powiedzieć odnośnie poziomu wody w akwarium. Proszę pamiętać, że minimum 5 cm od górnej krawędzi szyby musi być poziom, nie wyższy. Bo zalejemy całą szafkę później. Będą problemy. Teraz wkładamy te śruby. Bolce zakłada, takie bolce. No i montuję. Jak będę miał czas, to nagramy jeszcze filmik taki jeden. Oczywiście nagramy, tylko nie wiem kiedy, postaramy się jak najszybciej. Nagramy filmik, ile ma być, jaki ma być poziom wody w akwarium i jak trzeba ustawić wlot z filtra kubełkowego i tak dalej. Teraz tak, montujemy tutaj, przykręcamy prowadniki. Prowadnikiem regulujemy drzwiczki w poziomie, prąty w poziomie, czyli góra, dół, pokazuje kolega, góra, dół. Ustawiamy albo wyżej, albo niżej
regulujemy. Natomiast na zawiasach regulujemy ruch dwiczek w prawo, w lewo. Teraz zamontuję drugi, trzeci, czwarty. Prowadniki montujemy tak, żeby śruba była od strony szafki, a otwór od strony zewnętrznej. Widać, śruba od środka, otwór od naszej strony, od zewnętrznej. No i teraz co? Montuję drzwiczki, wkładając do prowadników zawiasy. Zaraz jak skończymy montaż, pokażemy czego w żadnym przypadku, jak nie montować szafki, żeby nie zepsuć. Bo był klient, który kupił. Niestety uszkodził szafkę, wróciła do nas i teraz pokażemy co on robił i jak to robił. A kolega to już składa te półki szklane. Zostały nam półki drewniane i montaż już mamy za sobą. Raptem 5-10 minut i szafka jest złożona. Jedna półka, druga półka. No i właśnie teraz pokazujemy to uszkodzenia. Widać po prostu przebity blat w kilku miejscach. Co on robił? On po prostu zamiast tego, żeby kolki wkładać do pionowych elementów, włożył do blatu, no i wbijał. Młotkiem, nie wiem, kombinerkami wbijał. I proszę bardzo zobaczyć, jaki mamy skutek. O taki. Przebił górny blat, czy tam dolny blat. Także w ten sposób to wygląda. Proszę nie powtarzać tych błędów. To chyba wszystko na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.